Witamy. Dzisiaj jesteśmy na łowisku Sieroszewo. Wędki wywiezione i czekamy na rybę. Zobaczymy, coś się spłasza. Płoszy? Spłasza? Coś się spławia. I co, czekamy na rybkę, zobaczymy. Dzisiaj polujemy na jakiegoś bydlaka. Takiego z 20 kilo. No, ryby się spławiają, więc może coś tam, coś wpadnie. Pani to żeruje, bo chodzi tam. No i mamy stanowisko 3, 4 i 5. 6 wędek. Czekamy na rybę. Czekać na rybę. Trzeba urobić towaru. Dzisiaj coś takiego z konopią, kukurydza, pszenica i konopie. Jeszcze damy całą puszkę kukurydzy. Tylko bez tej wody. Mamy trochę orzecha tygrysiego, ale tylko trochę. I jakie są nęty na to? Zwolnimy ten towar.
potrzeba trochę wody. Pierwszy zestaw będzie wywoził Krystian. Co masz na tym założone? Na zestawie? Cytrusa? Cytrus? Jedna kulka. Tak się spisywała. Cytrus się spisywał tu. Mamy trzy stanowiska. O nie. Pomogę ci. Tylko tam będziesz musiał, wiesz, ustalić to. Dobra. I poczekaj. Otworzyłeś kapę? No, dobra, pierwszy zestaw. Płynie na trójeczkę na sam koniec pod tamten brzeg. Dzisiaj widać na wodzie, że ryba chodzi. Zobaczymy, czy coś wpadnie. Tutaj, nie dalej? Dobra. Poszedł towar i łódka wraca. Dobra, drugiego wywożenia nie będziemy pokazywać. Tylko jaką kulkę na drugim, na drugim zestawie? Co dałeś? Truskawka i wanilia ma. A, truskawka podbita wanilią. No i pewnie będziesz to samo zasypywał. No. No.
Łódka wraca i wywozimy dalej. Na pierwszą wędkę dałem tak samo z tą zanętą, tylko dałem kulkę ananas 20, a na drugą daję na śmierdząco złotą kulkę i orzech tygrysi, czosnek, ryba. I to po prostu wywiozę z peletem, pelet halibut. I to będzie tyle. Uważaj, bo już go masz tu. O kurde, le. Dobra. Jedziesz tam, kurde. Sięgniesz? Ładny. Widzicie tą sztukę? Zrób zdjęcie też. Ale jest ryba. Ale już jest, już jest. Sztuka. Leciała w tych krostach takich. Trą się chyba. Na kulkę 20. Czekaj, masz trzeba pokazać. Na stanowiskach możemy sobie wynająć kemping. Jest elegancko. I tutaj jeszcze mamy takie zadaszenie, tarasik, kurde. Można sobie usiąść. Akurat mamy tutaj piątkę, czwórkę. Tam Krystian siedzi na trójce. I czekamy na rybkę. Były dwa piknięcia. O, coś się dzieje. Tam gdzieś jest patrzenie. Wtedy mi też tak szedł właśnie w lewo, musiałem przejść. Idzie tam, jest, patrz, widzisz, tam na prosto. Aj mu niech pochodzi trochę. No, gdzie się nie odzywam, Jarek nie. Dobra. Jak coś, to możesz sobie, wiesz, przejść na ten. Tu już jest. No. Podkręć teraz. No, wchodzi. Odbił. Dobrze. Ja przyjechałem ostatnio, to dwa zapęstowane. 12 i 17 jeszcze tak. No. To 12. 10 i chodzi. Już 3 czy 4 jabłka. No, krychu życiówka. Mam nadzieję. Nie pozwól mu
uciekł. Może być karp. Nie, karp jest, chyba, nie? Jest. Się wyłożył. A nie wiem, ja nie widziałem. Coś na pewno. Nie mów tak do tego. Tak, no. Nie przynieś tabaku. Czekaj, o kurde. Nie blaszczy tam gdzieś może? Tu jest brzeg. Jarek, ty zostaw telefona, bierz bluzga. Taki może szóstka, siódemka. A ustawiony na koło. Złapie. Pełno łuski. Pełno, pełno. Ładnie żółty. Dobre żarcie dostaje. Ubarwie na walą, nie? Ojej. My już nie wiedzą co je. Dawaj to do góry. Wyżyty. No co, to ostro. To widziałem, to jest ostro. Może ja przejdę na jedynkę teraz. Myślę, że to jest tabu. Wiem. Żeby ci pomostu nie brakło. Poluzka to taki duży nie jest. Oj, go wejdzie. O, już łapał pęć. Ma to wody. No. Jest. Ja, ma ta wagę? Czy nie? Tak. O, ładny pomysł. Dobra, dawaj wagę i patrzymy. Podnieść go czy? Masz radę. To 9, ciekawe czy będzie miał. Co robi? Poczekaj tą wodę. No dobra, co tam masz wodę? Tu wolę prawie kilogram razy. Nie, coś jest nie tak. Lipa rozładowała się. Sześć, trzydzieści. No to z 5,5. Z was zaraz worek. Mój ma na przykład 700, tak mniej więcej 700 gramów. No tak 800 miał mokry. 800? Tak. Uważaj, bo tam gdzieś mu na hasek. Dobra, to dawaj fotę ci walnę, Krychu. Masz telefon? No ładnie. Twój największy? No na razie ta. No to Jaro, to ty powinieneś zdjąć czapkę i tą bluzę, a ty z tego wiadra na łeb woda. No tak. No kurno.
Jak 12 kilo złapałem, to jak mi jebnął szwagier wody w wiadro na łeb, to myślę, i to jeszcze był taki środek września. Uła, kurde, ciężko mi tak wspomnieć go. Ja widziałeś. A to dopiero, to jest taki piątka. O. A weź jeszcze go tak, jak możesz, bardziej, wiesz, wyprostować. To by musiał tu bliżej płetwów. O. No, bo ci. No o, tak, jak nie. Dobra. O kurde. Dobra, cykaj, Jarek, cykaj. To by świć ładne, jeszcze raz. Go z taką wodą. To nie jak wody nie mają, kurwa, to taką latają. No, dobra. Dobra, próbuj. I go wypuszczamy. Dobra. No i gitar. Możesz puszczać. Weź to gdzieś, oprzyj sobie, Krysiu. Oprzyj tu sobie o ten daszek, tak. Nie przewrócić. O, tak. No, ładna sztuka. Gratulacje, panie Krystianie. Dobra, dawaj tu, może teraz do mnie pójdzie. No to tu pójdź, już. Buty sobie nie nabić. Thank you.